terytorialnej Grudziądza w ramach miejskiego szefu funkcjonalnego Grudziądza w dniu 20 czerwca 2022 roku. Dzisiejsze spotkanie ma taki charakter oczywiście historyczny, w pewnym sensie zwieńcza pewne działania, które podjęliśmy już kilka miesięcy temu, a jednocześnie rozpoczyna, myślę, tą taką drugi etap bardzo ważny, czyli bardzo intensywnej pracy pozyskiwania środków nie tylko unijnych. Słuchajcie Państwo, czyli jakby formalnie, żeby to być zgodnie z procedurą, dzisiaj uczestniczy w dzisiejszym spotkaniu pięciu członków założycieli. I tak, gmina miasto Grudziądz, reprezentowana przeze mnie, gmina Grudziądz, reprezentowana przez wójta Andrzeja Radziewicza, gmina Dragacz, reprezentowana przez panią wójt Dorotę Kazymą, gmina Roguźno, reprezentowana przez wójta Krzysztofa Kolesiaka i powiat grudziądzki, reprezentowany przez pana starostę Adama Olejnika. Wszyscy są obecni, zatem mogę listę oczywiście obecności podpiszemy. Może puszczę tutaj do podpisu, proszę bardzo. Przejdziemy do odczytania porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad obejmuje 8 punktów. Pierwszy punkt, otwarcie zebrania, co już nastąpiło. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 3. Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia. 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu stowarzyszenia. 5. punkt, powołanie zarządu stowarzyszenia. 6. powołanie komisji rewizyjnej stowarzyszenia. 7. wolne wnioski i 8. punkt, zamknięcie zebrania. Czyli zatem przechodzimy do, jeżeli Państwo pozwolą, do drugiego punktu, czyli wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Proponowałbym, żeby na tym pierwszym spotkaniu jako gmina miasto Grudziądz, abym był przewodniczącym spotkania, protokolantem będzie nasz pracownik. Ale musimy to formalnie przegłosować. Formalnie to za. Bardzo dziękuję. To uprości pracę. I przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia. Statut został już wcześniej przygotowany, opracowany, był załącznikiem do uchwał, które były podejmowane przez poszczególne rady gminy, radę miejską Grudziądza. Zatem myślę, że możemy przejść do przyjęcia tej pierwszej uchwały. Ja ją odczytam. Uchwała nr 1/2022 zebrania założycielskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie założenia stowarzyszenia. Na podstawie artykułu 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, stosowny dziennik ustaw z dnia 2022 roku 9 marca oraz artykuł 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, też stosowne artykuły prawne w związku z artykułem 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o prawo o stowarzyszeniach, też stosowne artykuły prawne. Uczestnicy zebrania założycielskiego w składzie: gmina miasto Grudziądz, gmina Dragacz, gmina Roguźno, powiat grudziądzki na spotkaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku w Grudziądzu postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza, a siedzibą stowarzyszenia jest Grudziądz, ulica Ratuszowa 1.
Powołanie zarządu stowarzyszenia. Szanowni Państwo, proponuję powołanie zarządu w następującym składzie. Zgodnie ze statutem przyjętym prezesem zarządu, jakby z założenia, jest prezydent Grudziądza i po naszych ustaleniach chcielibyśmy, aby zarząd funkcjonował w następującym składzie. Maciej Glamowski, prezes zarządu, Andrzej Rodziewicz, zaraz przejdziemy jeszcze do następnego punktu, Andrzej Rodziewicz jako członek zarządu, Dorota Kryzywon, członek zarządu, Krzysztof Kolek, członek zarządu i Adam Olejnik, członek zarządu. Powiedz tylko, że czy jesteś zadowolony, tak jak powiedziałeś, że to jest kolejny krok w zacieśnieniu współpracy miasta z gminami, między innymi z Twoją gminą, bo trudno sobie wyobrazić inną drogę, że działacie sami jako gmina, byłoby Wam trudniej, prawda? Ciężko w dzisiejszych czasach tak naprawdę każdemu samorządowi w pojedynkę pozyskiwać środki. Uważam, że w ramach stowarzyszenia ten głos, jak i też możliwości są zdecydowanie większe, co bardziej skuteczne, będą spełniać oczekiwania większej grupy mieszkańców, nie tylko miasta czy też gminy poszczególnej, ale tak naprawdę jest wiele zadań, które łączy nas jako samorządy, stąd też pomysł na to, aby to stowarzyszenie powstało nie tylko pod kątem tej najbliższej czy też obecnej perspektywy funduszy europejskich, ale tak naprawdę pod kątem innych środków, które będą dostępne dla samorządu. My tak naprawdę nie wiemy sytuacji, jest dynamiczna. W ostatnich dniach został podpisany Krajowy Plan Odbudowy i tam tak naprawdę też być może będą środki dla tego typu stowarzyszeń jak nasze, które będziemy chcieli pozyskiwać. Są też mechanizmy norweskie, będą również być może w kolejnych latach, w kolejnych perspektywach, gdybyśmy się wczytali w status samego stowarzyszenia, to widzimy, że w przyszłości to stowarzyszenie nie jest tylko do 2027 roku, bo tak naprawdę to jest taki kamień milowy pod kolejne nie lata, ale dekady. Dla nas, dla samorządów. Nas nie będzie jako włodarzy, ale będą nasi następcy, ale przede wszystkim będą też nasi mieszkańcy, którzy będą z tego korzystać, co nam się uda pozyskać z zewnątrz. ZIT to jest jedno rozwiązanie prawne, a drugim jest OPPT w skrócie, czyli Opłat Prowadzenia Polityki Terytorialnej. I on obejmuje gminę Świecie nad Osą, Łasin, Grutę i gminę Radzyń, miasto i gminę Radzyń-Chełmiński oraz powiat grudziądzki. I oczywiście będziemy poszukiwać takich zadań, takich pomysłów, które da się połączyć. Domyślamy się, że może to być premiowane. Jest to logiczne, żeby zrobić większe dzieło. Natomiast to, co będziemy robić, okaże się wtedy, kiedy marszałek ogłosi konkursy i warunki przystąpienia i kryteria dostępu do tych konkursów. Wyobrażamy sobie to tak, że w ramach tych zaplanowanych już 5 celów znajdą się też takie zadania konkretne, które będą dotyczyły na przykład miasta Grudziądza, gminy Grudziądz oraz na przykład gminy Gruty i Radzenia Chełmińskiego, na przykład poprzez wspólną ścieżkę pieszo-rowerową, co ma logiczne uzasadnienie. Grudziądz jest tutaj liderem, co jest jakby rzeczą naturalną, ale jest wiele obszarów takiej współpracy, synergii i dzięki temu możemy pozyskiwać właśnie środki zewnętrzne i to, co jest bardzo ważne, nie tylko środki tutaj z funduszy wojewódzkich, ale także i z funduszy centralnych. One mogą dotyczyć różnych obszarów, chociażby komunikacji publicznej, budowy ścieżek rowerowych, czy na przykład wzmocnienia kształcenia branżowego, które jest bardzo ważne dla wszystkich gmin, które należą do tego obszaru zintegrowanego, gdzie pojawia się bardzo dużo inwestorów, którzy poszukują wykształconych pracowników. Generalnie jest taka praktyka właśnie, że gminy, które są w ramach ZIT-u współpracują, powołują stowarzyszenia, gdzieś tam pan ma tak. Z innych krajów, czy regionów krajów. To tak to jest przyjęte, to znaczy jesteśmy miejskim obszarem funkcjonalnym, to jest zapisane w strategii województwa, no i jakby tą taką najbardziej pożądaną formą współpracy przez marszałka było powołanie
powołanie właśnie stowarzyszenia i to uczyniliśmy. Cieszę się, że i dziękuję wszystkim samorządowcom właśnie z gmin, z którymi podpisaliśmy to stowarzyszenie, że udało nam się porozumieć i to jest naprawdę przełomowy moment i myślę, że to jest bardzo dobrze rokuje na rzecz mieszkańców, bo przecież wszystko robimy po to, żeby pozyskać jak najwięcej środków, aby realizować wspólne projekty. Przecież to jest coś naturalne, że mieszkańcy gminy pracują w Grudziądzu, ci, którzy pracują też w mieście, mieszkają chociażby w gminie takiej czy innej, więc ta współpraca jest czymś naturalnym, a po prostu w tym momencie została w pewnym sensie sformalizowana. Pan nieraz podkreślał, że nie ma możliwości, żeby gmina nie współpracowała z miastem, gmina z inną gminą, gmina w ramach powiatu. Czy to stowarzyszenie to jest taki, widzi pan, krok do przodu, że potwierdzenie tego, że jesteśmy skazani na współpracę i mogą być z niej korzyści? To jest kontynuacja wcześniejszej pracy z prezydentem Malinowskim i kontynuacja przedsięwzięcia pod tytułem Obszar Strategiczny i Interwencji. Podpisanie dzisiejszego porozumienia, powołaniu stowarzyszenia, gdyby daje nam szansę pozyskania środków finansowych na realizację wielu zadań, wspólnych zadań z perspektywy, patrząc z perspektywy mieszkańca gminy Grudziądz, mieszkańca miasta Grudziądza, Rogóźnia i Dragacza, bowiem inwestycje, które możemy realizować w ramach MOF-u czy zintegrowanych inwestycji terytorialnych, pokrywają się z oczekiwaniami społecznymi zarówno mieszkańców gminy Grudziądz, jak i miasta Grudziądza. I to jest najbardziej istotne w tym wszystkim, aby wspólnie realizować te właśnie zadania, które w przyszłości okażą się dla nas istotne, łącząc miasto z gminą. Zwróci Państwu uwagę, że gmina Grudziądz okala miasto Grudziądz i żeby dotrzeć do miasta Grudziądza, siłą rzeczy trzeba przejechać przez teren gminy Grudziądz. Czy to na rowerze, a mówimy tu o ścieżkach pieszo-rowerowych, o pasie sportowej, która też mogłaby być realizowana w ramach MOF-u czy ZIT-u. Jest mnóstwo inwestycji, które możemy realizować, ale oczywiście to strategia, którą wspólnie przygotujemy, wskaże nam te obszary do realizacji wspólnych zadań.